Paweł Wanik, Kontrast Plus, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Kontrastu Plus. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Dariusz Wójcik, Radny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Radny, wczoraj gościliśmy głowę Państwa, Pana Prezydenta Andrzeja Dudę wraz z małżonką w Radomiu. Przyjechali w konkretnym celu, mianowicie wziąć udział i wręczyć wyróżnienia w ramach piątej edycji Nagrody Prezydenta dla Dobra Wspólnego. No, byli w tym całym przedsięwzięciu nominowani radomianie i na szczęście zwyciężyli. Odpowiednio w kategorii dzieło, przedsięwzięcie, projekt zwyciężyła akcja Widzialna Ręka. Natomiast jeśli chodzi o kategorię człowiek, lider, zwyciężył pan Jakub Wachnicki. Parę słów o samym wydarzeniu i do zwycięzców? Znaczy, no cieszę się, że pan prezydent odwiedził Radom, ale ponieważ pierwsza nagroda była w Radomiu, to i gala odbyła się w Radomiu. Myślę, że wszyscy uczestnicy, którzy pomagają bezinteresownie, robią to w szczytnym celu i warto to pokazywać, warto tych ludzi chwalić. Zresztą to dla samych tych osób było bardzo duże wydarzenie, patrząc na tym, jak opisywali sytuację i całe spotkanie na mediach społecznościowych. Także no, bardzo fajna inicjatywa, która też promuje miasto Radom. Tak jak wspomniałem, prezydent przyjechał w konkretnym celu, ale gdyby tak pan miał okazję się spotkać z panem prezydentem Dudą i wskazać mu, czy omówić najważniejsze kwestie dotyczące Radomia, to co by to było? Bo pytałem o to wczoraj pana radnego Wędzonkę. On wskazał tutaj, że poruszyłby kwestię sytuacji służby zdrowia w Radomiu oraz trasy kolejowej numer 8, no i S12. Znaczy, no najbardziej chyba w tym momencie, co nas boli, to trasa kolejowa i S12. Oczywiście służba zdrowia też jest ważnym tematem, ale na ten temat już od ładnych kilku miesięcy posłowie Prawa i Sprawiedliwości dyskutują, także mam nadzieję, że ten cel budowy tego nowego szpitala zostanie zrealizowany, chociaż myślę, że nie od tego trzeba zaczynać. Trzeba zacząć od tego, żeby to, co w tej chwili jest w naszym mieście, wzmocnić. I patrząc na działania Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie, wygląda to kiepsko, bo państwo narzekają na to, że nie są w stanie obsłużyć wszystkich mieszkańców Radomia. Wystarczy przecież tylko zwiększyć liczbę lekarzy przyjmujących na SOR-ze i problem na jakiś czas zostanie rozwiązany. No, niestety jeden lekarz nie obsłuży tylu mieszkańców. No właśnie, ale to w sumie poniekąd uprzedził pan moje następne pytanie, dlatego że na gali był oczywiście również obecny prezydent Radomia Radosław Witkowski. Mhm. Jak się okazuje, była okazja, żeby porozmawiać z panem prezydentem Dudą właśnie na temat budowy szpitala klinicznego w Radomiu. Pan prezydent Duda pozytywnie ocenia tą inicjatywę. No i właśnie chciałem się zapytać, jak pan realnie ocenia szansę powodzenia takiego przedsięwzięcia, no bo wiadomo, że tu po prostu jest potrzeba współpracy ponadpolitycznej wszystkich tutaj, też przede wszystkim parlamentarzystów, czy też radnych z Radomia, no oczywiście również wojewody, marszałka i władz centralnych. Znaczy, to nie jest nowy temat, panie redaktorze. Tak jak mówię, w momencie, kiedy podejmowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość decyzję o budowie Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, rozmawialiśmy też o szpitalu klinicznym lub o odbudowie nowego szpitala i ta dyskusja się toczy, ale myślę, że to będzie perspektywa ładnych kilku lat, a w tej chwili nam potrzebne jest zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców Radomia i okolic i tutaj należy zwiększyć liczbę personelu i tutaj patrząc na to, jak konferencja prasowa odbywała się dyrekcji szpitala na Józefowie z pracownikiem, który mówił, że wzrosła śmiertelność, no to dla mnie to jest ewidentnie lekarz dyżujący na szpitalu postawił zarzuty władzom szpitala, no bo jak można mówić o tym, że wzrosła dwukrotnie liczba, czy 100% wzrosła liczba śmiertelności i mówić sobie tak lekko, nie wyciągając z tego żadnego wniosku. Dla mnie to jest sytuacja niedopuszczalna i myślę, że tutaj Zarząd Województwa Mazowieckiego powinien się zająć, a nie wychodzić na konferencje prasowe i wzywać wojewodę do pomocy. No wojewoda może pomóc. Co ja bym zrobił na miejscu wojewody? Natychmiast wprowadził swojego przedstawiciela i zawiesił zarząd szpitala, bo sobie po prostu nie radzi. No to na pewno łatwo się mówi, tylko teraz tak, kogo wziąć do zarządzania tym szpitalem i zwiększyć kadrę, no to też, ale skąd wziąć tych specjalistów? No ale panie redaktorze, dyrektor szpitala miejskiego sobie radzi. No po prostu wsiada w samochód, grzebie w telefonie, w swoich starych kontaktach, na takiej zasadzie się zdobywa personel do szpitala, prosi, rozmawia, oferuje lepsze warunki i w taki sposób można znaleźć personel. No jeżeli sobie państwo nie radzą, niech zapytają dyrektora radomskiego szpitala, pana Marka Pacynę. Czyli podsumowując, najpierw zwiększyć
zwiększyć efektywność ilość łóżek dwóch szpitali, a potem myśleć o budowie kolejnego. Panie redaktorze, pamięta pan sesję w poprzedniej kadencji, to był koniec tej kadencji, kiedy my jako radni i środowisko Prawa i Sprawiedliwości protestowaliśmy przeciwko likwidacji 100 łóżek na Józefowie, tak? To się dokonało. Te 100 łóżek zostało zlikwidowane. Wtedy mówili, że te łóżka są niepotrzebne. Teraz raptem państwo apelują o budowę nowego szpitala. No to co się stało przez te półtora roku? Pandemia wybuchła, tak? To jest jeden powód, ale pandemia kiedyś się skończy. Tutaj problem polega na racjonalnym zarządzaniu, którego nie ma. Sytuacja służby zdrowia jest trudna przez pandemię, choć nie tylko oczywiście. I co tu dużo mówić? No pandemia rujnuje wiele rzeczy i wiele rzeczy trzeba będzie odbudować. I z tym jest związane pytanie od naszego widza, którym jest pani Martyna, a pisze ona o to w ten sposób. Polska w ramach Funduszu Odbudowy Europy dostanie 240 miliardów złotych. Jakie inwestycje widziałby pan za te środki w Radomiu? Szpital kliniczny, filharmonia, centrum badawczo-rozwojowe, tramwaje, oceanarium, a może coś innego? Znaczy, panie dyrektorze, w pierwszej kolejności powinniśmy przeznaczyć pieniądze na inwestycje prorozwojowe, czyli na tworzenie miejsc pracy, które będą generowały zyski. Możemy pobudować oczywiście filharmonię, fajna rzecz, tylko że ta filharmonia nie będzie generowała zysku, nie jest to jakby wartość finansowa dodana dla miasta. My musimy najpierw zacząć zarabiać pieniądze jako Radom, żebyśmy później mogli te pieniądze wydawać. To a propos inwestycji, ostatnie doniesienia są takie, że jeżeli chodzi o siedzibę dawnej fabryki broni, gdzie przecież miało powstać około 2000 nowych miejsc pracy, miał być wybudowany nowoczesny biurowiec klasy A, ta siedziba ma być wpisana do rejestru zabytków. Jeżeli do tego dojdzie, to wyburzenie no już raczej w grę nie wchodzi. Pan osobiście cieszy się z takiego obrotu sprawy? Znaczy, panie rektorze, po pierwsze ten budynek nie jest budynkiem zabytkowym, także na jakiej podstawie konserwator chce go wpisać do rejestru zabytków, to się dziwię, a rzeczywiście powstrzyma to budowę przez Agencję Rozwoju Przemysłu tego budynku, bo odtwarzając ten budynek w takiej formie, w jakiej istniał, tak, nie naruszając gabarytów, on nie przystaje do rzeczywistości obecnej, tak. Po pierwsze, będzie bardzo kosztochłonny, a po drugie będzie mało funkcjonalny. Ja uważam, że ten teren powinien być zburzony i pobudowane nowej siedziby. To, że ktoś ma sentyment do budynku, no sorry, ale to nie jest budynek zabytkowy. Jeżeli to by był budynek zabytkowy, okej, no ale no czasami taniej jest coś pobudować niż remontować. No mamy tutaj przykład tej kamienicy Deskurów, którą podejmowaliśmy decyzję, płaciliśmy za nią dwa razy tyle i tak naprawdę to już prawie nie jest ta sama kamienica Deskurów, tylko jest zbudowana od nowa. Budowę powstrzyma, ale czy powstrzyma rewitalizację? Uważa pan, że to realnie może po prostu spowodować, że agencja już nic nie zrobi z tym terenem? Nie wiem, czy nie zrobi. Pewnie w perspektywie czasu tak. No, na dzień dzisiejszy, patrząc jaka jest sytuacja budżetowa państwa, miasta, spółek z Skarbu Państwa czy spółek prywatnych, no pewno odsunie w czasie. No, w tej chwili ludzie przeznaczają pieniądze nie na inwestycje, tylko przeznaczają te pieniądze na utrzymanie miejsc pracy, bo to jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Rewitalizacja jest ważna, zdrowie jest bardzo ważne, ale w tej chwili musimy miejsca pracy chronić. Jak mówimy sobie o siedzibie fabryki broni, no to oczywiście mówimy o Łuczniku. Jak mówimy o Łuczniku, to o Polskiej Grupie Zbrojeniowej. I oto jest kolejne pytanie od widza, mianowicie pana Artura. Czy razem z Polską Grupą Zbrojeniową przenosi się pan do Warszawy? I to, jak rozumiem, jest nawiązanie do informacji o tym, że PGZ przenosi się z Radom Office Parku do siedziby fabryki broni już na obrzeżach. Polska Grupa Zbrojeniowa wcale się nie wynosi do Warszawy, także na razie się nie przenoszę, chociaż w Warszawie jestem często, bo moja praca polega na tym, czy obowiązki wymagają od tego, żeby często w Warszawę. Siedziba jest w Radomiu. Przenosimy się do budynku, który będzie dla nas budynkiem tańszym. Nie pogarszamy sobie warunków ani pracy, a tylko mamy z tego tytułu oszczędności. Także ja tutaj nie widzę nic złego. Siedziba spółki będzie zarejestrowana w Radomiu. Podatki będą płacone w Radomiu. Także ta decyzja, nie wiem, no to jest zwykła, normalna, techniczna decyzja, nie doszukiwałbym się tu jakichś podstępów, ale panie dyrektorze, Polskiej Grupie Zbrojeniowej może już cicho, bo nie jestem upoważniony do rozmowy na temat Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jest od tego rzecznik i zarząd. To może tylko jeszcze jedno zdanie, bo tu akurat też już zdążył się pan oczywiście wypowiedzieć, a mam na myśli no tą burzę, która się rozpędzała wobec radomskiego karabinka Grot, tu już też w tym programie mówiliśmy o tym kilkukrotnie. Jak pan sądzi, jaki będzie finał tej batalii pomiędzy Onetem a Radomską Fabryką Broni? Znaczy, na pewno będzie finał długo trwał i jak to na wojnie ofiary są po różnych stronach, tak? Ja
ponieważ mam bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje w fabryce broni, na temat karabinka. Rzeczy zawarte w tym tekście były rzeczami wręcz no, mijającymi się z prawdą. Nie wiem komu, po co i dlaczego służył ten artykuł. Na pewno nie służył fabryce broni. Nie ma żadnych zastrzeżeń na tym etapie do produktu takim, jakim jest Grot, tak? Ktoś dalej podgrzewa temat. No, dla mnie sytuacja co najmniej dziwna. Myślę, że z tego tytułu tylko może się cieszyć konkurencja. No szkoda, że Polacy atakują polski produkt, naprawdę produkt bardzo dobry, który był no, unowocześniany, był poprawiany i w tej chwili nie ma do niego żadnych zastrzeżeń. No szkoda, że zamiast wszyscy dmuchać w jedną trąbkę, to plujemy do swojego ogródka. No ale no, taka jest przypadłość już nas Polaków. Zastrzeżenia też docierały do państwa, mam tutaj na myśli radnych Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o spółki miejskie, zwłaszcza Radkom. I o to się pyta nasza widz, pani Małgorzata. I właśnie pyta się krótko, co dalej z Radkom? Rozmawialiśmy z pracownikami, sytuacja została rozwiązana, jakby doszło do porozumienia między zarządem a pracownikami, także temat dla mnie uważam, że jest na tym etapie zamknięty. Rozumiem. To jeszcze proszę powiedzieć, bo rozmawialiśmy sobie też o tych inwestycjach, prawda, że potrzeba jest obrony tych miejsc pracy. No oczywiście są też, i to są duże na pewno, dużego kalibru inwestycje, ale są też te mniejsze, mam tu choćby na myśli budżet obywatelski, 7 250 000 złotych. Oczywiście to są pieniądze dla obywateli, oni będą właśnie tutaj swoje projekty przedstawiać, ale gdybym na przykład mógł pan im co nieco podpowiedzieć, to co by pan, jaki projekt przedłożył w ramach tego budżetu przyszłorocznego? Znaczy, no panie redaktorze, no dla mnie najważniejszym tematem to jest okręg numer 2 i osiedle Ustronie. Myślę, że ten park zasługuje na to, żeby stał się, chociaż co roku ten park poprawia się, należałoby go jeszcze rozbudować. Uważam, że powinniśmy mocno zainwestować w ochronę środowiska, czyli w przyrodę, nasadzenia drzew, bo coraz bardziej Radom staje się taką pustynią betonową, tak, że mamy te wyspy ciepła, które powinny być likwidowane. Powinniśmy zainwestować w ochronę środowiska, chociażby w te kopciuchy, które teraz widzimy, jak były mrozy i jak przejeżdżaliśmy niektórymi dzielnicami Radomia już tak po zmroku, jakie było zadymienie, że aż ciężko było w samochodzie oddychać. No i to są rzeczy takie najważniejsze, które powinniśmy zainwestować. Oczywiście nie mówiąc o drobnych sprawach, takich jak w czynach społecznych, drogi, chodniki, tak, ale to myślę, że to jest proces ciągły i za 100 lat, jak pan zapyta, czy może ktoś inny, jak zapyta radnego siedzącego tutaj, co by zrobił, pewnie te tematy dalej będą aktualne, bo to jest proces ciągły i należy się rozwijać, będą nowe rzeczy. Te, które zostały zrobione, będą musiały już ulegać poprawie i to tak. No chociaż pewnie nie wszyscy się spodziewali, że tak szybko będzie wymagała poprawa asfaltu przy rondzie Popiełuszki. To miał być w końcu asfalt Mercedes. No miejmy nadzieję, że do 2022 roku, do jesieni, kiedy lotnisko planowo ma zostać otwarte, no kondycja Alei Wojska Polskiego nie pogorszy się tak. No całe szczęście, że mamy gwarancję chyba 5-letnią na ten odcinek i będziemy mogli mieć roszczenia do wykonawcy, oby tylko wykonawca do tego czasu nie zwinął swoich żagli, bo będziemy szukali wiatru w polu. No ale ten odcinek, czy budowa tego ronda, to był jeden wielki skandal i myślę, że za to miasto powinno wystąpić na drogę sądową i zażądać jakiegokolwiek odszkodowania, bo to jest nawet wstyd na całą Polskę, tak, że w ciągu jednego miesiąca droga nadawała się do kapitalnego prawie remontu. No jeżeli już mówimy o terenach całkiem blisko lotniska, to również z panem radnym Wędzonką poruszaliśmy ten temat, bo oczywiście pozytyw jest taki, że lotnisko buduje się na chwilę obecną bez większych przeszkód, w zasadzie wszystko jest robione planowo, no ale powstaje zasadnicze pytanie, czy i kto będzie z Radomia latał, bo oczywiście wiemy, że rynek lotniczy również się zmienia w związku z tą pandemią i taka, która podpisała list taki powiedzmy wstępny, no unika teraz obecnie jednoznacznej odpowiedzi, co niejako jest zrozumiałe. Jak pan sądzi, w którym kierunku to pójdzie i co zrobić, żeby po wybudowaniu takiego nowoczesnego lotniska za przecież bardzo duże pieniądze, no żeby ono jednak rzeczywiście nie skończyło tak jak poprzednik. No panie rektorze, jeżeli ta pandemia się będzie dłużej utrzymywała, to mam obawy co do funkcjonowania tego lotniska, ale miejmy nadzieję, że pandemia się skończy i to lotnisko zacznie funkcjonować, bo na dzień dzisiejszy to nawet z PPL-u na Okęciu, tak, nie lata zbyt wiele samolotów. No jest to spowodowane kryzysem, nikt tego nie przewidał, ale mam nadzieję, że ta branża się bardzo szybko odbije, chociaż eksperci twierdzą, że będzie potrzeba kilka lat, żeby branża lotnicza się odbiła.
wróciła, bo część firm już po prostu bankrutuje. To też ale tak. Dla naszego lotniska jest to zielone światło. Dalej wierzę w to, że to będzie takie okno na świat dla naszego miasta. Nie, no, oczywiście trzymamy, myślę, wszyscy za to tak mocno, mocno kciuki. To tak na zakończenie, jeszcze też wracając, od tego zaczęliśmy, to i na tym skończymy, do prezydenta Andrzeja Dudy, jego wizyty w Radomiu. Również radomscy społecznicy z tego nieformalnego ruchu wojewódzki Radom przedłożyli panu prezydentowi list argumentujący, że warto rzeczywiście wyodrębnić Warszawę z tego województwa mazowieckiego. Dlatego chciałem się zapytać, czy państwo jako radni Prawa i Sprawiedliwości korespondujecie, rozmawiacie teraz z panem posłem Markiem Suskim, który jest jakby ojcem chrzestnym tego projektu ustawy, który, na który cały czas czekamy, i co się w tej materii dzieje? No bo jak tak sobie spojrzymy na różnego rodzaju artykuły czy działalność tych społeczników, no to daje się odczuć, że no nie można się wręcz doczekać. No panie rektorze, wszyscy na to czekamy, tak? Ja rozmawiałem z panem ministrem Markiem Suskim i nie mam powodu mu nie wierzyć. Projekt jest przygotowany i czekamy tylko aż zakończy się pandemia, żeby można było przeprowadzić wybory. My jako radni tak naprawdę możemy tylko apelować. Nie mamy tutaj instrumentów do tego, żeby zadecydować o tym, żeby Radom został wydzielony jako województwo, ale pan minister Marek Suski pracował przy tym projekcie. Ten projekt jest przygotowany, także czekamy tylko na odblokowanie gospodarki i alleluja i do przodu. Czyli cierpliwość jest gorzka, ale i owoce słodkie. No, tak można podsumować. Można tak powiedzieć. Więc tu stawiamy wobec tego kropeczkę. Serdecznie dziękuję za udział u nas w dzisiejszym programie. Pan Dariusz Wójcik, radny Prawa i Sprawiedliwości, był moim i państwa gościem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, a państwu życzę już przyjemnego popołudnia i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki Kontrastu Plus na antenie Zebra TV. Paweł Wanie, kłaniam się, do usłyszenia.